Dobra. Ponieważ Mirek mnie poprosił o przygotowanie czegoś, jakiegoś materiału i usługiwanie dzisiaj, a czuję się nad wyraz dobrze, jestem w ogóle zaskoczony, że tak dobrze się czuję, no to przygotowałem pewien temat, o który zresztą sporo ludzi mnie prosiło przez ten mój kanał YouTube'owy. Wielu ludzi zadaje pytanie, a jak to jest z ludźmi, którzy nie są z Izraela, nie są tymi zdeklarowanymi chrześcijanami, jak to jest z nimi, czy Bóg z nimi ma też kontakt, czy nie. No i chciałem pokazać na podstawie Słowa Bożego i na podstawie naszych własnych doświadczeń, żebyśmy mogli dostrzec, że Bóg jest obecny w życiu naprawdę każdego człowieka. Naprawdę Bóg jest obecny w życiu każdego człowieka. I pokażę wam to w Biblii najpierw, a w międzyczasie będziemy mogli, ponieważ to jest spotkanie takie, mówię, interaktywne, to możemy opowiadać i zabierać głos. Nie chciałbym przeciągnąć poza 12 godzinę. Spróbujemy to zrobić tak, żeby ten czas kontrolować, żeby nie było za długo. No bo wiadomo, to jest czas nabożeństwa, ale jest też czas obiadu, jest czas spaceru. Wszystko ma swój czas pod słońcem. Przepraszam, że mam was w ten sposób, że widzicie mnie tak trochę od dołu, ale musiałem jednak włączyć Skype'a na komórce, bo komputer mi się za mocno grzeje i po prostu w pewnym momencie by się zresetował. Słuchajcie, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, dwa wiersze, 9 i 10. Zobaczcie, co tutaj pisze. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Niesamowite słowa. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. Co Biblia tutaj mówi? Każdy jeden człowiek jest oświecony przez Boga. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. Każdy człowiek dostaje to światło, bo ludzie czasami mi zadają pytanie, no ale jak to? No przecież ja nie widzę, ja nie słyszę, ja nigdy nie byłem oświecony. To nieprawda. Każdy człowiek jest oświecony od Boga i on może sobie nie zdawać sprawy z tego dzisiaj, ale przepraszam, takie dźwięki za oknem mam. Koty walczą ze sobą, nie wiem, czy tam u was słychać. Ale u mnie, no straszna walka jakaś tam się odbywa. Nic nie słychać, no to dobrze. Każdy człowiek jest oświecony od Boga i jeżeli teraz wydaje się człowiekowi, że nie widzi tego, to będzie taki moment, że oby zobaczył to tutaj za życia na ziemi. Bo jak nie teraz, to zobaczy to przy drugim zmartwychwstaniu, a to będzie smutne zmartwychwstanie, bo to jest zmartwychwstanie na sąd. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Bóg ma problem z człowiekiem, dlatego że wszystko to, co jest, jest dziełem jego rąk, ale świat nie poznał. Nie poznaje Boga. Czasami jak rozmawiamy z ludźmi i pokazujemy im Stwórcę w przyrodzie, no we wszystkim, w materii ożywionej, nieożywionej, pokazujemy mu, takiemu człowiekowi, plan zbawienia, jak jest realizowany. Wiecie co, wielu ludzi robi takie oczy i mówią, jak to? Jak to? Ja tu nic nie widzę. To jest zagadka, dlaczego tego nie widać, dlaczego niektórzy tego nie widzą. Naprawdę to jest dla mnie zagadka. Ja powiem wam, że ja od dzieciństwa pamiętam, jak Bóg do mnie pukał. Całe życie, od dzieciństwa do mnie pukał. Ja nie rozpoznawałem tego głosu, że to jest głos Boży, bo ja w ogóle o Bogu nie wiedziałem. Takie pojęcie jak Bóg było dla mnie kompletnie nieznane. Ale później, kiedy się nawróciłem, kiedy przyszło to takie, aha, Boże, to Ty, to ja nagle zobaczyłem, te wszystkie pucle wskoczyły na właściwe miejsce i zobaczyłem Boga, który w moim życiu cały czas był obecny.
Podejrzewam, że macie podobne doświadczenie. Słuchajcie. Aha, ja w ogóle muszę, sekundkę, ja muszę wyłączyć. A nie, nie mogę wyłączyć. Tryb samolotowy chciałem włączyć, gdyby ktoś do mnie dzwonił, żeby mi się tutaj, żeby nie przerwało, ale okej, okay, no nie mogę. Otwórzmy Ewangelię Jana, 3 rozdział. I tutaj Jezus mówi też o światłości. 3 rozdział Ewangelii Jana i wiersze od 19 do 21. Popatrzcie, a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Tutaj jest odpowiedź na bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego ludzie nie widzą? Bo ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Jeżeli człowiek źle czyni, to to jest to, co zagradza nas, odgradza nas od Boga. W Izajaszu Pan Bóg mówi przez usta Izajasza, to wasze grzechy oddzieliły mnie od was. Czyli przyczyna jest z której strony? Nie od strony Boga, bo Bóg cały czas do nas puka. Przyczyna jest od strony człowieka, od strony grzesznika, który kocha grzech. Jeśli człowiek kocha grzech, to ma bardzo poważny problem. To Bóg ma z nim bardzo poważny problem. Bo ich uczynki były złe. 20 wiersz, tam teraz 3:20. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Ludzie nie chcą iść do światła. Dlaczego? Dlatego, że wiedzą, że w świetle wyjdzie cały syf ich życia, cały brud ich życia, ich brudne motywy. To wszystko objawi się w świetle, w światłości i dlatego ludzie uciekają przed światłością. To jest problem. I 21. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości. Wiecie co, jak ja przeżyłem nawrócenie, to we mnie pojawiło się coś takiego, takie pragnienie i taka potrzeba. Boże, Boże, prześwietlaj mnie. I to samo przeżył Dawid. Badaj mnie, Panie, czy nie kroczę gdzieś drogą zagłady. I myślę, że to jest doświadczeniem każdego człowieka. Do momentu, dopóki się nie nawróci, taki człowiek ucieka przed Bogiem, ucieka przed światłością. Ale kiedy się nawróci, to lgnie do światła. Dlatego, że on już wie, że Bóg go kocha taką miłością, że on się nie musi niczego bać. Macie takie doświadczenie? I jak chcecie tutaj się włączyć, oczywiście mówcie. Mówcie śmiało. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Bardzo ciekawy jeszcze. Ciekawy fragment. 12 rozdział, 46 do 48. Popatrzcie. Jezus mówi tak. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. My jesteśmy straszeni od dzieciństwa. Ktoś nas straszy od dzieciństwa Bogiem i mówi, Bozia kocha tylko grzeczne dzieci. Bądź grzeczny, bo Bozia tylko grzeczne dzieci kocha. Pamiętacie takie z dzieciństwa, takie zdanie? Jeremiasz podniósł łapkę. Wiecie co, ja nie zawsze widzę tą rękę w górze, ponieważ mam was na telefonie. To jeżeli chcecie coś powiedzieć, po prostu się włączajcie. Ja wtedy zamilknę i dam wam głos. Jeremiasz, proszę. Witajcie. Ja bym chciał taką rzecz przedstawić. Tutaj chciałem powiedzieć, nawiązać do tego, co przedtem trochę powiedziałeś. Święty Paweł taką rzecz przedstawił. Rzymianom 7 rozdział,
Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. To przelecę do końca tego rozdziału, to znaczy przejdę do rozdziału 8, bowiem to można przeczytać, co się działo potem, ale taka jakby to zakończenie, co on chciał powiedzieć. Dlatego też żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Myślę, że to jest dla nas ratunkiem, że postępowanie według ducha i według tego, co Chrystus nam dał, to jest dla nas ratunkiem. To tyle. Dobra, dzięki. Przeczytam z 12 rozdziału to, co zacząłem czytać. Jezus mówi tak: ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Co Jezus przez te zdania chce nam powiedzieć? On mówi: nie bój się mnie, ja nie przyszedłem jako sędzia na świat, ja nie przyszedłem cię sądzić, osądzać. Ja przyszedłem cię zbawić. To, co charakteryzuje ten nasz ruch adwentowy w tej chwili, to jest nasze poznanie Boga. Odkrywamy, kim jest Bóg, co to za istota jest. Odkrywamy Boga miłości. I wiecie co? To dociera do ludzi. Do wielu z was, do mnie to dotarło, że Bóg kocha mnie absurdalną wręcz miłością. To jest niepojęte. Niepojęta miłość. Najbardziej do mnie przemawia z Ewangelii Jana bodajże przypowieść o synu marnotrawnym. Ten ojciec, którego majątek syn sprzeniewierzył, zmarnotrawił to wszystko. Oburzenie jego starszego brata jest absolutnie zasadne, moim zdaniem. Tylko że ten brat go nie kochał. Tu był problem. Miłość ojca, który wyczekiwał powrotu syna, była czymś nieprawdopodobnym. I wiecie co? I Bóg chce się objawić każdemu człowiekowi. Jego widać we wszystkim. Jak przychodzi do mnie pies, który ma wdrukowaną aplikację i łasi się do mnie i merda ogonem, nawet jak go zleję, nawet jak wobec niego będę okrutny, on i tak do mnie będzie przychodził. Popatrzcie, Bóg zapisał w zwierzętach coś takiego, żebyśmy rozpoznali jego dobroć, jego miłość. A my mamy taki problem z tym. Grzech tak wypacza obraz Boga, tak wypacza obraz nieba, że my przed tym światłem uciekamy całe życie. Okej. Jak przemawiał do ludzi, do nie Izraela? Bo jeżeli był Izrael, naród wybrany, naród, który od samego początku był przypisany Bogu, a i tak to nic nie dało. To nic nie dało. To, że był przypisany Bogu, to na nic to. Jak Bóg przemawiał do innych nacji, do innych, do całych grup społecznych? Popatrzcie, Księga Nahuma. To jest chyba dość rzadko cytowana księga. Księga Nahuma. Od początku zobaczymy pierwszy rozdział. Popatrzcie, wyrocznia o Niniwie. Księga widzenia Nahuma z Elkosz. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan.
Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Ale dalej pisze, Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Co to była Niniwa? To było miasto, którego zbrodnie osiągnęły pewien pułap i po prostu to było miasto do skasowania, do kasacji. Całe społeczeństwo miało być skasowane. Jak Bóg przemawia do Niniwczyków? No posyła faceta. Posyła swojego proroka, do którego Bóg może mówić wprost i on słyszy jego głos. Jonasz jest wysłany do Niniwy. Nie chce tam iść. Nie chce iść, dlatego że on się nie zgadza z Bożym postanowieniem, bo mówi, no przecież to jest takie bydło, to są tak podli ludzie, to jest tak podła nacja. To są mordercy, oni dzieciom głowy roztrzaskiwali. Oni rozpruwali kobiety brzemienne. Jak ja miałbym pójść do takich podłych ludzi? Jak? I Bóg musiał się uciec do pewnego zabiegu wobec Jonasza, żeby ten chłopak zrozumiał, żeby zrozumiał Boga, który kocha również tych podłych ludzi, ale o których ma dobre myślenie. Tak jak tu jest napisane, Pan jest cierpliwy i pełen łaski. Jonasz wiedział, że Bóg taki jest. Otwórzcie Księgę Jonasza. Księga Jonasza, już otwieramy, gdzie ten Jonasz. Ach, zawsze mam problem. Jest, dobra. Księga Jonasza, 1:1. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Idź i mów. No i znamy przygodę Jonasza, nie? Wsiadł na statek, który płynął w drugą stronę. Niesamowite. W ogóle niesamowity jest ten facet, gdzie on powiedział, Boże, sorry, nie pójdę. W żadnym wypadku, takiego wała, nie jadę w tą stronę. Wsiadł na statek w drugą stronę, do Tarszysz. To jest gdzieś tam Portugalia chyba. I odważnie sprzeciwia się Bogu i mówi, nie, Boże, nie idę tam. Skasuj mnie, nie idę tam. I przeżywa tam na statku przygodę. Dociera do ludzi, do marynarzy, dociera, że tak naprawdę przyczyna i wina za burzę, za to, że toniemy, jest po stronie Jonasza. I Jonasz mówi, tak, macie rację, tak, wywalcie mnie za burtę i problem się wam skończy. Podjął decyzję o samobójstwie. Powiedział, Boże, nie pójdę do Niniwy, jestem do tego stopnia zdesperowany, że po prostu nie idę tam, nie interesuje mnie to. I wywalili go. Wywalili go i on jak, podejrzewam, że jak go złapali i już podnosili do góry, oderwali go od pokładu, podejrzewam, że miał mieszane uczucia i doznawał niezwykłych stanów. I wiecie co? I wzięli go i wychrzanili za burtę. Po prostu go wywalili. I facet wpada w tą kipiel, w tą toń, to wzburzone morze, sztorm, zimno, chyba zimno, chociaż tam w tamtych rejonach, no tam ciepło było, ale to jest Morze Śródziemne, to mogło być zimno. I wywalają go, facet wpada w tą otchłań i nagle nie traci oddechów, woda nie zalewa jego ust, nosa. On tylko czuje smród. Smród rozkładających się jakichś tam
no czegoś, bo wylądował w brzuchu ryby. Niesamowite. Niesamowite doświadczenie. I siedzi w ciemności, bo tam światło, tam nie ma nic światła. Siedzi w tej ciemnicy i czeka na swoją własną śmierć. Nie wie, gdzie jest, nie wie, co się stało. Dopiero później on to opisał, ale on nie wie, gdzie wylądował. W jakiejś, nie wiem, w piekle. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? I tam jest cisza, spokój. Powietrza jest tyle, że może oddychać. Śmierdzi, do smrodu się przyzwyczaił. I w pewnym momencie dochodzą go myśli. Dochodzą go rozmaite myśli. Jakie myśli? Jest to opisane w tej modlitwie Jonasza. Ale niewiele to zmienia w jego stosunku do Niniwczyków. Niewiele. Poszedł i zrobił to. To, do czego został wysłany, wykonał to polecenie. Bóg przemawia do Niniwy poprzez usta Jonasza, bo przemawiał do nich przez głos serca. Oni odpychali to światło, oni uciekali przed tym, bo to byli ludzie podli, ludzie złych uczynków. To, co czytaliśmy na początku, że człowiek, to co z Ewangelii Jana czytaliśmy. Wrócę do tych zdań. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. I teraz ja się zastanawiam do tych Niniwczyków, jak Jonasz idzie w tym worze pokutnym i ogłasza, że to jest koniec. Co się stało w sercach tych ludzi i w sercu króla Niniwy, który ogłosił, że wszyscy, nawet bydło ma mieć założony wór i ma pokutować przed Bogiem. Co się stało? Dotarło do nich. To światło do nich dotarło. Niepojęte to jest dla mnie. Powiem wam, że mam taką nadzieję, że jak przyjdzie ten ostatni moment, gdzie będziemy wywoływać ludzi z Babilonu, gdzie będzie to głośne wołanie, wyjdźcie z niego, ludu mój, ludzie usłyszą ten głos, tak jak Niniwczycy słyszeli. Ale co to dało Jonaszowi? 4 rozdział Księgi Jonasza, 10-11 wiersz, popatrzcie. No tam on przeżył doświadczenie z krzewem, tym rycynusem, słońce paliło mu głowę i rzekł Pan, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi. Popatrzcie, co to za miasto. Więcej niż 120 tysięcy ludzi w tamtych czasach. To było wielkie miasto. Którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. On do Janasza próbuje przemówić i próbuje pokazać mu, słuchaj, Jonasz. Zobacz, jaki jest mój stosunek do tych nędzników, do tych nędznych ludzi, którzy nie potrafią rozróżnić między dobrem a złem. Oni zginą, zginą na zawsze. Dlaczego oni żyją? Dlaczego żyli przez tyle lat? Dlatego, że życie pochodzi ode mnie. Każdy człowiek żyje dlatego, że jest podłączony do źródła życia. Jest taki kabel, taki transmitter, którym wszyscy jesteśmy podłączeni do źródła życia, do Boga. Ale ludzie tego nie widzą. Popatrzcie inny przykład. Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział. To są początki historii, można powiedzieć, historii zbawienia. I tutaj jesteśmy z Abrahamem. 4 rozdział, 14. Pierwszy rozdział, przepraszam.
Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział, tak, 18 i 20 wiersz. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Abram spotyka na swojej drodze faceta, który mówi jego językiem. Abraham myślał, podejrzewam, że myślał, że jest sam jeden na ziemi, bo nawet Sara go nie rozumiała, żona, najbliżsi go nie rozumieli. On był naprawdę samotny w relacji z Bogiem. My w tej chwili mamy fajnie, bo tutaj się spotykamy, ileś tam nas jest, 8, 10, 12, 14, 15 osób spotkało się, 15 komputerów, osób może być więcej. Wiem, że spotykają się dzisiaj ludzie w szabat, zbory po 60 osób, po 100 osób. Abram był sam. Abram był sam jeden. I nagle po zwycięstwie nad królami, którzy tam porwali jego bratanka i cały ich dobytek, Abram odbija z niewielką ilością ludzi, odbija tych swoich bliskich i wychodzi Melchizedek, wychodzi jakiś facet, król Sodomy, król, przepraszam, król Salemu, i wynosi chleb i wino. Wynosi dwa symbole, ciekawe symbole, które Abraham chyba rozumiał. Chyba rozumiał te symbole. I mówi mu: słuchaj, niech będzie błogosławiony Bóg, który dał ci zwycięstwo. Ja wiem, że to dzięki Bogu zwyciężyłeś. I Abraham słucha tych słów i mówi: wow, to jest facet z mojej bajki. Skąd on wie o Bogu? Ale on wie o Bogu. I pach, bierze z dziesięciny, oddaje mu dziesięcinę ze wszystkiego. Dzieli się tym, co najpiękniejsze. To nie jest taka dziesięcina, jak była dla Lewitów przeznaczona. To nie ta dziesięcina. To jest dziesięcina, którą każdy człowiek, który otrzymywał błogosławieństwo od Boga, odkładał dziesiątą część. Jedna owca, druga owca, trzecia, ósma owca. Co to jest dziesięcina z ośmiu owiec? Nie ma czegoś takiego. Co, dziesięcina bez dwóch nóg? Owca bez dwóch nóg to jest? Dziesięcina z owcy? Z ośmiu owiec? Nie, nie, nie. Dziesięcina to było co dziesiąte. Co dziesiąte, czyli jak było dziewięć owiec i przychodziła dziesiąta, to Abram odkładał dziesiątą na bok i mówi: to jest pańskie. I to są te dziesięciny, które są zabezpieczeniem dla nas na urlop, żebyśmy mogli pojechać na święto do Jerozolimy. To była taka dziesięcina, bo była też dziesięcina, która była dziesiątą częścią ze wszystkiego i to było co innego. To był podatek na świątynię, świątynny. Oczywiście to wszystko jest dobrowolne zawsze, ale w Izraelu to było obowiązkowe. To było dobrowolne, obowiązkowe. Natomiast tutaj dziesięcina była czymś zupełnie innym. I Abraham oddaje mu dziesięcinę ze wszystkiego, daje mu w dowód wdzięczności i mówi: masz, Melchizedek, to jest dla ciebie i bierz i ciesz się razem z twoją rodziną, z twoim narodem, bo tam tego sporo było. Spotyka człowieka, do którego Bóg przemawia i w którego życiu Bóg jest obecny, a który nie jest Abrahamem. Wow. Czyli Bóg przemawia do rozmaitych ludzi. Przemawiał do Niniwy, w końcu krzyknął do Niniwczyków przez Jonasza. Tutaj przemawia do Melchizedeka. Popatrzcie, Księga Jozuego, drugi rozdział. Księga Jozuego, drugi rozdział. Wiecie, co to jest, kto to jest? Dzisiaj my byśmy powiedzieli, to jest, no nie chcę użyć tego najbrzydszego słowa, to jest prostytutka,
To jest kobieta, która żyje z nierządu. Poganka, absolutna poganka, ona nie miała nic wspólnego z Izraelem. Ale ta kobieta w pewnym momencie, jak chłopaki do niej przychodzą, ona rozpoznaje, że to są faceci, to są szpiedzy, ale oni są od tego Boga, którego ona gdzieś przeczuwa, za którym ona tęskni, tylko nie potrafi się do niego zbliżyć, bo go w ogóle nie zna. I ona wymusza na nich w pewnym momencie coś takiego. 9 wiersz, 2 rozdział, 9 wiersz Księgi Jozuego. I rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię. Ona mówi: ja wiem, ja widzę, jak Bóg prowadzi was, ten dziwny naród, który jest dla nas no, czymś nieprawdopodobnym, ale ja wiem, że to prowadzi was Bóg. Gdyż padł na nas wielki strach i tak dalej, i tak dalej. I mówi w pewnym momencie: więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dajcie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca, moją matkę, moich braci, moje siostry i wszystkich ich bliskich. Wiecie, ile za tym się kryło ludzi? Masa ludzi. I wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Ona chwyta się obietnic, że Bóg jest, jednak jest dobry. Skoro ja okazałam wam łaskę, to wy też mi okażcie łaskę. I oni mówią: dobrze, tak uczynimy. I rzeczywiście uratowali całą rodzinę, cały dom Rahab. Ta kobieta słyszała ten głos. A gdzie cała reszta Jerycha? Trąby jerychońskie trąbiły. Do tych ludzi Bóg przemawiał, mówi: ludzie, otwórzcie bramy. Jerycho, otwórzcie się na mnie, a będziecie szczęśliwym ludem, będziecie szczęśliwym narodem, tak jak Niniwa była szczęśliwa, bo przetrwała. Bóg przemawia do każdego człowieka, do Jerychończyków również, ale oni, dlaczego oni nie słyszeli tego głosu? Dlaczego te trąby do nich nie przemówiły? Bo ich uczynki były złe. To byli ludzie podli. Ich natura, ich serca były tak zdeprawowane, tak zepsute, że oni oddzielali się, odgradzali się od światłości. Tu jest problem. Człowiek, nie człowiek, Bóg ma problem z człowiekiem, który kocha grzech. Rahab też kochała grzech. No przecież ona żyła z grzechu. Ale było coś jeszcze. Ona gdzieś w środku nie mogła się zgodzić na to. Boże, dlaczego jestem taka zepsuta? Wiecie co, jak ja miałem takie doświadczenia w życiu, gdzie przychodziłem do Boga i mówię: Boże, ja nie mogę już ze sobą sobie dać rady. Boże, ja mam dość siebie takiego. Mieliście takie myśli, doświadczenia takie? Ja to przeżywałem. Okej. Słuchajcie, jest 10:17. Możemy zrobić 5 minut przerwy, ale 5 minut i potem dokończymy. Jest to możliwe, żebyśmy zrobili taką przerwkę? Okej. To 5 minut, ale 5 minut, dlatego że ja nie chcę przerwać nagrywania. To, co na YouTube pójdzie. A 5 minut to mi komórka wytrzyma. Dobra, to za 5 minut się spotykamy. Ja robię tutaj pauzę. Jeszcze chwileczkę zrobimy, jeszcze jakieś 2-3 minuty. Potem wrócimy do nagrania. No tutaj nie będzie tego interwału. Dziękuję. I co, tutaj zaczniemy teraz? Zaczniemy, tak? Minęło 5 minut, więcej nawet. Włączam nagrywanie. Włącz nagrywanie i jedziemy. Kolejne osoby, bo chcę pokazać kilka przykładów biblijnych przykładów osób, które słyszały ten głos i w ten sposób chcę pokazać, że naprawdę nikt nie będzie miał wymówki, nikt, bo wszyscy ten głos słyszą, wszyscy to światło widzą. Zobaczcie, Księga Rut,
A nie musicie otwierać, ja przeczytam jeden werset, tylko 14. Jak, to jest moment, jak Noemi straciła wszystkich swoich facetów, męża, z dwóch synów, została sama z dwiema wdowami i ona zdecydowała, że nic tu już po niej w tym kraju wraca do Izraela, bo czy tu będzie biedna, czy tam, przynajmniej umrę u siebie. Przynajmniej umrę w moim własnym kraju. I wraca do kraju, przygotowana na śmierć i mówi do dziewczyn tak, 14 wiersz, 1, 14. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Jak ona odprawia te dziewczyny, to one nie mogą się uspokoić i wyciszyć, bo one tak bardzo kochały tą swoją teściową. To była tak piękna osoba, musiała być tak niezwykła kobieta. I one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Orpa doszła do wniosku, że okej, to co mama mówi, mama, to jest dobre i rzeczywiście, co ja mam dalej? Ja tutaj jeszcze urodzę dzieci, ja jeszcze przeżyję coś, a tu będzie mi łatwiej. Ale ta druga mówi, gdzie twój Bóg, tam mój Bóg. Rut wybiera Boga swojej teściowej. Niesamowite to było. Rut słyszy ten głos wewnętrzny, cichy głos, który mówi: Bóg twojej teściowej, to ja jestem tym pięknym, dobrym Bogiem, dlatego ona jest taka piękna i taka dobra, dlatego tego męża miałaś takiego dobrego, tego teścia miałaś takiego dobrego. Do ludzi to dociera, do wielu ludzi dociera ten cichy głos, to światło dociera i ludzie wtedy decydują się iść za Bogiem. A potem jest cała lawina zdarzeń. No przecież doświadczenie Rut. Rut jest wpisana w rodowód Jezusa. Niepojęte. Niepojęte. Jezus, nie wiem, może powie do niej babciu. A babcią dla niego. Śmieje się w tej chwili, ale może być różnie. Ona wie, kim jest Jezus, więc... No ale wiecie co... Z moim Bogiem, ja mogę do mojego Boga się odzywać na wszelakie możliwe sposoby. Tak jak Jonasz, nie bał się, mówi, dobra, kończę ze sobą, dość tego wszystkiego i każę siebie wyrzucić. Popatrzcie, jest taki przykład, taki gruby przykład biblijny człowieka, który jest wręcz wrogiem narodu wybranego. Jest absolutnym wrogiem, jest człowiekiem, który morduje Izraelitów, Naaman. Otwórzcie drugą księgę królewską. Druga królewska, tak. Piąty rozdział. Naaman ma w domu małą niewolnicę. Gdzieś tam podbijali tych Żydów i zobaczył gdzieś tam taka sprytna spryciula mała, tam ma 6 lat czy 7, ale świetnie zmywa naczynia, podłogi szoruje, taka i wygadana, uśmiechnięta, taka fajna dziewczyna, a biorę ją sobie. I wziął sobie małą niewolnicę. I zobaczcie, co tu pisze. 5 od 1 przeczytam. A Naaman, dowódca wojska króla Aramu, to był Ben-Hadad, to był syryjski król i generał syryjskiego króla. Był znamienitym u swego pana, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego, i teraz zobaczcie, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Kurczę. Jak? Bóg dał zwycięstwo Naamanowi w wojnie z Izraelem? Tak, Izraela trzeba było tłuc, żeby dotrzeć do tych pustych łbów, tych zakutych łbów, tych Żydów zacietrzewionych. No trzeba było ich tłuc. Bóg mówi, no w co ja mam was jeszcze lać? W co? No lał ich przez Syryjczyków, przez Aramejczyków. No lał ich, bo nie było innego wyjścia, żeby nie stracili zbawienia. No musiał zrobić coś takiego.
Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Złapał trąd. Symbol grzechu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Czyli to jest ta mała służąca. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Ta dziewczynka, której rodziców całą rodzinę wytłukli Syryjczycy, ona z takim sercem podchodzi do swojego pana. Jakie musiała mieć zrozumienie, co to dziecko z domu musiało wynieść, że ona zwraca się nie pełna pogardy i nienawiści i nie myśli sobie: a dobrze, dobrze temu gnojowi, dobrze temu oprawcy, mordercy, dobrze. Nie. Jakie zrozumienie to dziecko miało. Wiecie co, jak to do mnie dociera, to powiem wam, że czasami ja się wstydzę za moje myśli, które pojawiają się gdzieś we mnie. No wstyd mi, że nie dorastam do pięt takiej dziewczynki małej. No i co dalej? Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Ten generał potężnego mocarstwa, to było naprawdę potężne mocarstwo, to nie jest Syria, która jest dzisiaj. Dzisiaj Syria to jest w ogonie, a wtedy naprawdę to było potężne mocarstwo. Ten generał tego potężnego mocarstwa idzie do swojego króla i opowiada mu to. Opowiada mu, no coś tknęło go, coś do niego przemówiło, że on musiał pomyśleć sobie: kurczę, no coś w tym jest. No coś w tym jest, no muszę spróbować. No i poszedł do swojego króla. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą, teraz zobaczcie, co wziął, 10 talentów srebra, nie wiem ile to jest, 6000 złotych monet, to już wiem, nawet jeżeli były małe, ale złote monety, 6000, wow, to wziął skarbu ze sobą. I 10 szat na zmianę. Tam później jeszcze gdzieś dalej są ilość wielbłądów, które niosły to wszystko. To naprawdę, wiecie co, idzie z potężnym skarbem, ze świtą, ze swoim wojskiem, no bo musi być zabezpieczony na ewentualnych zbirów po drodze. I idzie taki generał do króla izraelskiego. Król izraelski bierze swoje szaty, rozdziera i mówi: jakimże ja jestem? No ale dotarło, na szczęście to dotarło do Elizeusza. I Elizeusz zachował się tak, jak należy. Mówi: a czy nie ma proroka w Izraelu? No przyślij go do mnie. No i przysyła go. I Naaman przychodzi do Elizeusza. I Elizeusz mu mówi: słuchaj, idź, zanurz się 7 razy w Jordanie. Brudna gnojówka taka, no ta rzeka jest naprawdę brudna, mętna, bo to spływa z tych gór. Po drodze zabiera no, cały brud, jaki tam jest. Naprawdę mętna rzeka. Ja nie widziałem jej na żywo, ale ludzie mi opowiadali, że to jest tak, no taka, wiecie co, byle jaka rzeka. I on w pewnym momencie oburzył się, 11 wiersz. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, palejąc gniewem. No wściekł się. Wściekł się, bo on nawet go nie przyjął. No, tak jakby go zlekceważył. To była potwarz dla niego. Kurde, no nawet nie wyszedł.
Już nie mówię o tym, że nie podniósł rąk i nie wzywał swojego Boga, tylko każe mi się w tej sadzawce zanurzyć. Popatrzcie na myślenie tego człowieka. Kocham Biblię za to, że jest prawdziwa. Biblia jest księgą prawdy. Przedstawia wszystko tak, jak jest. To są krótkie fakty opisane. Piękna jest Biblia. Kocham Biblię. 13 wiersz. Lecz słudzy Jego przystąpili do Niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał Ci coś trudnego, czy byś nie uczynił tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy Ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. No i pękł, przemówiło to do niego. Bóg pobudził tych służących, tych jego żołnierzy, żeby mu to powiedzieli. Oni to powiedzieli. Wiecie co, za tym wszystkim stoi Bóg. Naprawdę wszelki dar dobry, wszystko co jest doskonałe z nieba pochodzi. To wszystko jest z nieba. Jejku, jaki Bóg jest piękny. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy, według słowa męża Bożego. A wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Podziurawiona skóra, pełna ran, może odpadające uszy. No, trąd jest straszliwą chorobą. Ja mam straszliwą chorobę, mam raka, ale nie chciałbym mieć trądu, powiem wam. Nie chciałbym i modlę się, żebym nie przeżywał nawet stomi, żeby nie miał podłączonej, bo to jest coś strasznego. I ten facet wychodzi z wody czysty. Jejku, co za przeżycie. I zobaczcie, co Biblia mówi. Wtedy powrócił do męża Bożego z całym swoim orszakiem. Przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od Twojego sługi. Jejku, ten facet pękł. Ten generał pęka i staje przed Elizeuszem, spuszcza oczy i mówi, ja teraz wiem. Mówi, przyjmij dar dziękczynny. Zobaczcie, a co się dalej dzieje. Lecz on odpowiedział, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał na nic, aby przyjął, stanowczo odmówił. No nawet złotej jednej monety nie chciał. No nic nie chciał. Przywrócił mu zdrowie całkowicie. Nic nie chciał. Co za Bóg? Co za Bóg? Co za prorok? Naaman więc rzekł, jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych, ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. On chce mieć kawałek Izraela ze sobą i mówi, pozwól mi wziąć trochę ziemi tej waszej izraelskiej. Ja sobie to wysypię w ogrodzie i tam, być może tam będę przychodził, będę siadał na tej ziemi, trawka tam urośnie, a ja będę wtedy blisko z Bogiem. Ja już nie będę służył obcym bogom. Popatrzcie, jakie nawrócenie, Boże mój. Jakie nawrócenie w jak pogańskim umyśle. W tej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla Twojego sługi. Mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla swojego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju. Idź w pokoju. Mój Boże. Jaki Bóg. Jaki prorok. Jakie zrozumienie dla drugiego człowieka, dla jego ciężaru, dla jego myślenia. Jakie zrozumienie. I to, i w czyjej głowie to się dzieje? W głowie Naamana, generała syryjskiego, odwiecznego wroga Izraela. No niepojęte. Popatrzcie, sam król Aramu, zobaczcie też obcego faceta, no bo tu jest powiedzmy Naaman Syryjczyk, no generał, okej, nawrócił się, no ale król Syrii Ben-Hadad. Ach.
A, jeszcze w ogóle historia taka. Ilekroć król Aramu, to jest szósty rozdział, ósmy wiersz czytam. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiedział: w tym miejscu uderzę i stanę obozem. Mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość: wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy. Po prostu, wiecie co, Pegasus tutaj działał, ówczesny. Piękny Pegasus. Ale po co ten Pegasus był? Nie po to, żeby zniszczyć króla Aramu. Nie. Ten Pegasus tutaj działał po to, żeby te podsłuchy działały, po to, żeby nawrócił się, żeby ratować króla Aramu. Bo zobaczcie, on w pewnym momencie mówi: idźcie mi, wytropcie mi tego człowieka, ja chcę jego głowę mieć, bo ja już mam dość tego. No i 14 wiersz. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko i konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? Chłopak wychodzi rano o 5:00, powiedzmy, budzi się i chce się wysikać. Sika i patrzy, a tu dookoła, bo to wczesny już był, świtało już, a tu dookoła są otoczeni armia, potężna armia. I przychodzi do swojego proroka i mówi: panie, co poczniemy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz wycisza go i uspokaja i mówi: nie bój się, zobaczysz, coś fajnego przeżyjesz. Elizeusz modlił się do Pana: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Dzisiaj to byśmy powiedzieli, wiecie co, całe lotniskowce w powietrzu, aż czarno od F-16 z aniołami za sterami. Leopardy dookoła. Jesteśmy chronieni na wszystkie możliwe sposoby. Tak, jesteśmy chronieni przez naszego Boga. Nasz Bóg jest niesamowity. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: Panie, otwórz ich oczy, aby niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii, otoczeni przez wojska izraelskie. No, katastrofa. Katastrofa. Są złapani w pułapkę. Gdy więc zobaczył ich król izraelski, jak normalny człowiek, normalny niewierzący, nie mąż Boży, jak reaguje. Gdy więc zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? No bo to był jeden rozkaz i wycinają ich. Oni nawet nie mieliby sumienia, serca bronić się. A on odpowiedział: nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi, niech jedzą i piją, a potem idą do swojego pana. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich, oni zaś poszli do swojego pana. Odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na upieszcze wyprawy do ziemi izraelskiej. I od tego momentu były jakieś tam lata spokoju, może miesiące spokoju, nie wiem, trudno powiedzieć. Biblia tutaj nie sprawozdaje, bo potem znowu Izrael znowu odstąpił od Boga. To doświadczenie niewiele ich nauczyło. No i Biblia tu sprawozdaje następny kawałeczek. Mówi tak: następnie Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wyruszywszy obległ Samarię. Czyli gdzieś do tych Żydów nie dotarło i Bóg musiał znowu wypuścić ten pejcz do bicia Izraela,
No i król Aramu, wiecie co, fajnie Ellen White o tym pisze właśnie, że Bóg używał Aramejczyków do karania Izraela, dlatego że już nie miał sposobu na dotarcie do ich serc. Tak głupi ludzie to byli. Proszę, Mirek. No ja kiedyś tak myślałem właśnie, że wprost, jak jest napisane, że Bóg tam karał Izraela przez te obce mocarstwa, przez swoich wrogów, sąsiadów. A teraz widzę to trochę inaczej, jak czytam w Nikwie Biblii, że my wszyscy czytamy i widzimy, warto może o tym powiedzieć, że jakby co przynośni Bóg, Izrael był takim ulubionym dzieckiem, zresztą jak wszystkie inne narody, ale Izrael był szczególnie w Biblii opisywany, jest takim ulubionym dzieckiem, takim, no często rodzice mają jakiegoś swojego ulubionego synka czy córeczkę, faworyzują ją i no, był kochany bardzo i był chroniony. No ale w przenośni można powiedzieć, różki rosnęły temu synkowi, czyli Izraelowi, i mądry rodzic, tutaj Bóg, widzi, że ta ochrona, te błogosławieństwa, które są wylewane na to ukochane dziecko, powodują, że ono staje się krnąbrne i co może zrobić? No jedyna rzecz, że tą ochronę zabrać. Przestać chronić przed światem, przed innymi, bo to tylko z ciężkim sercem, ale tylko to może to dziecko w ten sposób się nauczyć. Czyli to nie jest tak, że Bóg tam napuszcza, podkręca tych, te wrogie narody, tylko w pewnym momencie koniec ochrony. No niestety to, że wam błogosławiłem, to się okazuje, że działa akurat na waszą niekorzyść, żebyście zupełnie nie zatracili. Nie zginęli, nie stracili zbawienia, no musicie jakąś lekcję odebrać i to może pomoże. No i na pewno Bóg robił to z ciężkim sercem, ale jak widać rzeczywiście było to skuteczne. Bóg jest, nasz ojciec jest mądrym rodzicem, zresztą w stosunku do nas tak często postępuje. Ja do siebie czuję wiele, jak patrzę do tyłu, to Bóg tak postępował ze mną i wdzięczny jestem za to właśnie, bo gdybym cały czas był obsypywany, chroniony błogosławieństwem, bo po prostu jestem dzieckiem Bożym i się należy, to niestety ta natura Adama wychodzi z nas wtedy i no, kończy się źle. Więc Bóg przewidując to, ja chcę za wszelką cenę nas mieć na zawsze, czyli nas zbawić, dopuszcza. Także w tym wypadku ja tak widzę w tej chwili, tak, że Bóg na chwilę zabiera ochronę swoją, przestaje już chronić, bo przecież on kochał tak samo te ludy, te inne, nawet te pogańskie, ludzi, których tam byli. I rzeczywiście widać wyraźnie na kartach Biblii, że po takich lekcjach, przynajmniej na jakiś czas, to ulubione dziecko, ukochane w imieniu Izrael, jego lud, czy Juda, Judejczycy się nawracali i byli przy Panu. Ale potem znowu, jak byli przy Panu, znowu byli obsypywani błogosławieństwami, to jest naturalne, jak się jest blisko Boga, też jest błogosławieństwami obsypywany. No i znowu powtórka z rozrywki i tak się działo cały czas. To jest taka lekcja dla nas, nie? Że jak ja też powiem, że często właśnie tak się nauczyłem, że Bóg mnie tak nauczył, że jak dzieje się coś niedobrego w moim życiu, widzę, że coś jest nie tak, to już nauczyłem, że modlę się wtedy i mówię, Panie Boże, o co chodzi? Czemu ta reakcja taka, nie? Co robię nie tak? I bardzo szybko Bóg mi uzmysławia, tak, że robię coś źle, czy to jest grzech, czy coś innego, czy postępuję wbrew woli Bożej. No i potem wracaj, znowu mam za co dziękować Bogu, nie? Tak, no fajnie, że te nauki są takie i takie, myślę, że wnioski powinniśmy wyciągać. Ja przynajmniej takie wyciągam. Tak, dzięki. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, jaki jest Bóg, jaki jest Jego charakter, kim On jest. Łatwiej się żyje z tą świadomością, jaki Bóg jest, jest naprawdę łatwiej żyć. Zresztą no, Biblia na swoich kartach wszędzie pokazuje, Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Dzięki za ten głos.
Przeczytam dalej jeszcze kawałeczek z tej drugiej królewskiej. Następnie Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wyruszywszy obległ Samarię. I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono, także doszła cena łba oślego. No, straszne, straszne rzeczy się działy. To doprowadza do wściekłości króla izraelskiego. To jest cała historia, przeczytajcie sobie, nie będę skupiał się na niej. Potem Elizeusz zapowiada cudowny ratunek. No, niesamowite doświadczenia Żydzi mieli. Potem było doświadczenie kobiety, której synka z martwych wzbudził Elizeusz. To było też niezwykłe doświadczenie. I siódmy wiersz ósmego rozdziału mówi o samym Ben-Hadadzie. Bardzo ciekawa rzecz, popatrzcie. Elizeusz zaś przybył do Damaszku, to jest 8:7 czytam, druga księga królewska. Elizeusz zaś przybył do Damaszku właśnie wtedy, gdy Ben-Hadad, król Aramu, chorował. Jaki zbieg okoliczności. Elizeusz przyjeżdża do Damaszku, a tam król Syrii, Ben-Hadad, leży chory. Toteż, gdy mu doniesiono, przybył tutaj mąż Boży, król rzekł do Hazaela: weź z sobą dar i wyjdź na spotkanie męża Bożego i przez niego poproś Pana o wyrocznie, czy wyzdrowieje z tej choroby. Ben-Hadad jest wierzącym człowiekiem. Ben-Hadad pyta Pana poprzez proroka Elizeusza, czy wyzdrowieje. Źle musiało mu być w tej chorobie. No i wysyła swojego tam poplecznika, jakiegoś swojego, no nie wiem, dyplomatę. Hazael wyszedł więc, i teraz popatrzcie, wyszedł więc na jego spotkanie, zabrawszy z sobą jako dar wszelkiego rodzaju cenne towary damasceńskie, załadowane na 40 wielbłądach. Nie wiem, czy tu błąd jakiś jest w tłumaczeniu, czy co. 40 wielbłądów niesie dary od króla Syrii dla proroka. A gdy przyszedł do niego i stanął przed nim, rzekł: twój syn Ben-Hadad, król Aramu, wysłał mnie do ciebie z zapytaniem, czy wyzdrowieje z tej choroby. Elizeusz rzekł do niego: idź i powiedz mu, na pewno wyzdrowiejesz, chociaż Pan mi pokazał, że na pewno umrze. Przedziwna, przedziwna gra. Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Mąż Boży zatrzymał na nim swoje spojrzenie i patrzył na niego długo, aż do uprzykrzenia, a potem wybuchnął płaczem. Spróbujcie sobie tą scenę wyobrazić, że prorok patrzy na was, patrzy w wasze oczy i nic nie mówi. I patrzy aż do uprzykrzenia, tak jest napisane. Aż do uprzykrzenia. A potem wybucha głośnym płaczem. A Hazael zapytał: dlaczego mój pan wybuchnął płaczem? Popatrzcie, znowu tutaj mamy do czynienia. Jest prorok, przedstawiciel Boga i jest człowiek, który wie, z kim rozmawia, że rozmawia z prorokiem. Przedziwna sytuacja. I on wie, on zna przecież historię Naamana. On widzi głęboką wiarę swojego króla w Boga, tego proroka. Ja tak wyglądam, bo tam ktoś dzwonił do drzwi. No, pewnie do wyborów jakieś ulotki mi tutaj podsyłają. Dobra. I wybucha wielkim płaczem. Dlaczego? A on odpowiedział: dlatego, bo wiem, jakie zło wyrządzisz synom izraelskim. Grody ich puścisz z dymem, młodzież ich pobijesz mieczem, niemowlętom ich roztrzaskasz głowy, a brzemiennym
brzemiennym porozcinasz brzuchy. Hazael odpowiedział, czymże jest twój sługa, który wszak jest tylko psem, że miałby dokonać tej okropnej rzeczy? Elizeusz zaś na to, Pan ukazał mi ciebie jako króla nad Aramem. Jejku, wiecie co, to jest niesamowite. Pamiętacie, jak chłopaki pytają Jezusa, kiedy on przy ostatniej wieczerzy mówi, że jeden z was mnie wyda? I chłopaki pytają, Piotr pyta Jana, mówi, zapytaj mistrza, o kim on mówi, kto to jest? Bo oni wszyscy się bali, każdy z nich bał się, że to ja jestem tym sprzedajnym psem, który wyda swojego Pana. I Jezus odpowiada, ten, któremu podam umoczony chleb, macza chleb w sosie, w takiej potrawce i podaje go Judaszowi. Podaje Judaszowi ten umoczony chleb. I oni, ci co słyszeli to, a słyszał to Judasz też, oni to słyszą wszyscy i wiedzą. Niepojęte. Tutaj Elizeusz dokonuje pewnej rozgrywki. On nie gra żadnej roli. On po prostu, jak patrzy na Hazaela, to Bóg mu mówi, on zrobi to, zrobi to, zrobi to. Pokazuje mu te obrazy, te straszliwe obrazy tych rzezi, jakiej dokona Hazael, i mu odpowiada. Zrobisz to. I ten facet aż nie dowierza, bo widzi poziom okrucieństwa, o jakie on został posądzony. On to widzi i zatyka go wręcz. I dlatego on mówi, czymże jest twój sługa, który wszak jest tylko psem, że miałby dokonać tej okropnej rzeczy. Jakie on ma o sobie myślenie, mniemanie. Ja jestem tylko psem. Wiecie co? To jest problem wielu ludzi. Kim ja jestem? Ja jestem śmieciem. Ja jestem psem, nic nie wartym. Zastanówcie się, pogrzebcie w pamięci, czy nie mieliście takiego myślenia o sobie. No i na końcu mówi, Pan ukazał mi ciebie jako króla nad Aramem. No myślę, że to było jego największe marzenie. Zdobyć królestwo. I prorok mu mówi, że Bóg ukazał mu mnie jako króla nad Aramem. Jejku. A gdy odszedł od Elizeusza i przybył do swojego pana, ten zapytał go, co ci powiedział Elizeusz? A on rzekł, powiedział mi, że na pewno wyzdrowiejesz. No dodaje mu otuchy i daje mu nadzieję, bo rzeczywiście on by wyzdrowiał. Lecz następnego dnia poszedł i przespał się i w nocy. Co się stało w nocy? Jak Jezus w Ewangelii Jana, ja to otworzę, znajdę to. Jak Jezus mówi do, odpowiada na to pytanie. Czekajcie, gdzie to było? Ostatnie wieczerze, to był 12. Tak, to był 13 rozdział Ewangelii Jana, 21 wiersz. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Jezus jest wstrząśnięty do głębi. Wiecie dlaczego? Bo zaraz potem, 27 wiersz, a zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Hazael ma relację z Bogiem. Bóg mu przedstawia okrutne jego serce, pokazuje mu wszystko, ale Hazael ucieka przed tym światłem. Do króla mówi, na pewno wyzdrowiejesz. Mówi zgodnie ze słowem proroka.
ale następnego dnia wziął Hazael derkę, zamoczył ją w wodzie. Wiecie, po co się zamacza w wodzie? Żeby powietrze nie przechodziło przez tą derkę. I zarzucił ją na jego twarz tak, że umarł. Potem Hazael objął po nim władzę królewską. Popatrzcie, historia ludzi, którzy zetknęli się z Bogiem i to w sposób tak spektakularny, że można by powiedzieć, jejku, jak ja bym chciał mieć taki kontakt z Bogiem. Każdy z nas ma. Każdy z nas ma taki kontakt z Bogiem, naprawdę, wierzcie mi. Bóg jest tak blisko każdego z was, każdego z nas. Straszna historia. Aż bolesna, aż normalnie, aż mnie boli, jak to czytam. W Nowym Testamencie jest wiele przykładów ludzi, którzy mieli kontakt z Bogiem. Mateusz 8:8. Popatrzcie. Wcześniej. 8:5. A gdy wszedł do Kafarnaum, Jezus, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiony sługa mój, bo jestem tylko człowiekiem. Wiecie co? Gdyby użyć języka Hazaela, to mógłby powiedzieć: ja jestem tylko psem. Kim ja jestem? Setnikiem. No mam 100 ludzi, jestem setnikiem kohorty rzymskiej. Jestem Rzymianinem, a Ty jesteś Jezus, Ty jesteś prorok, Mesjasz, Syn Boga żywego. Ale ten człowiek rozpoznał go. Ten człowiek, do niego dotarł ten cichy głos, ten cichy, ciepły głos. Wow. Setnik. W Dziejach Apostolskich 10:22. Dzieje Apostolskie. 10:22. Kolejny setnik, Korneliusz. A oni rzekli: setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać, co masz mu do powiedzenia. Znowu setnik, Rzymianin, przecież to byli poganie, którzy nic o Bogu, można powiedzieć, nie wiedzieli. Oni mieli te swoje wymyślone bogi. Ale rozpoznał ten głos. Pamiętacie historię Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, stróża więziennego, jak Paweł chyba i Sylas, tak, zostali uwięzieni. W pewnym momencie, to jest 16 rozdział, 27. A gdy się przebudził stróż więzienny, i ujrzawszy otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł się odezwał, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Niesamowite doświadczenie. Ten facet chce się zabić, no bo on wie, co go czeka. Więźniowie. Więźniowie uciekli po prostu. No, to jest kara śmierci za to. A ten mu mówi: nie. I co się stało? Zaprosił go do domu. Jejku, całą noc spędzili na pogaduchach. W pewnym momencie, jak to pisze 35 wiersz, a gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków. Popatrzcie, co tutaj. Wcześniej, 31. Bo on się pyta, co mam czynić, aby być zbawionym. A oni rzekli mu: uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tam się wszystkie pociotki zebrały, wszyscy bliscy słuchali Pawła i słuchali Sylasa.
Tejże godziny w nocy zabrał ich z sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Jejku, no a gdzie te wszystkie zasady? No, no jak to? Tej nocy tak szybko został ochrzczony? Tak, bo wyznał wiarę. Natychmiast został ochrzczony. Jejku, jakie to piękne. I wyprowadził ich do swojego domu, zastawił stół, weselili się razem. Ale teraz popatrzcie, bo, no bo tu cały czas jest sprawa, że oni nie są już w więzieniu. Ale zobaczcie, jak Bóg dopina to ze swojej strony. A gdy nastał dzień, pozostali i posłali pretorzy pachołków, mówiąc, zwolnij tych ludzi. Niesamowity Bóg zadziałał tak, że pretorzy kazali zwolnić tych ludzi, którzy już byli zwolnieni. Oni już byli uwolnieni, niesamowite. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni, przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. No i Paweł tam mówi, o to tak, my tak nie odpuścimy tego tak lekko. Co, oni kazali wychłostać nas, mnie, obywatela rzymskiego? Bez wyroku, bez niczego kazali wychłostać, ale narobił jeszcze tam dymu. Popatrzcie, podaję to jako kolejny przykład, niesamowity przykład, jak ludzie, którzy obcego myślenia, ludzie obcego myślenia, którzy można powiedzieć, nie mają nic wspólnego z Bogiem, nie znają Słowa Bożego, Biblii, nic nie znają. A do nich Bóg dociera, przemawia i oni to słyszą. Bóg obecny jest w życiu każdego człowieka. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Każdy jest oświecony, ale ludzie, którzy bardziej kochają zło, oni uciekają przed światłem, oni boją się światłości. I Biblia nam odpowiada, wiecie co, Biblia nam odsłania te kulisy i pokazuje, gdzie leży problem. Właśnie tu jest problem. Ludzie nienawidzą światłości. Ludzie kochają grzech. Tu jest problem. Dobrze, to by było z mojej strony na tyle, a teraz jeżeli macie chęć jeszcze podyskutować, możemy podyskutować, można wyłączyć nagrywanie, można nagrywać dalej, to już jak kto chce. Możemy podyskutować sobie, jeżeli chcecie. Bo nie musimy oczywiście, nie musimy absolutnie, nie musicie nic mówić, możecie zostać tylko z tymi myślami, z którymi zasiędziecie do stołu. Małgosia, proszę. Zbyszku, no już tak powiedziałeś wszystko dogłębnie, że po prostu tylko wystarczy powiedzieć amen, naprawdę. Okej, cieszę się. Cieszę się, że Bóg nam tak to wszystko odsłania, bo to nie ja, to Bóg nam odsłania. A wy to widzicie dlatego, że Bóg wam to odsłania, tak? Ja teraz zupełnie zaczęłam inaczej czytać Słowo Boże, naprawdę. Całkiem z innego punktu widzenia. No to chwała Bogu, jejku. Jakie piękne wyznanie. Razem z moją mamą zresztą. Całkiem inaczej już teraz podchodzimy do tego. Dyskutujemy często właśnie nad różnymi takimi trudnymi tekstami z Biblii, no bo trafiają się naprawdę takie teksty trudne, ale właśnie jeżeli sobie, ja to zawsze będę powtarzać, na ścianie napiszemy, że Bóg nienawidzi grzechu, a nie człowieka, że Bóg nienawidzi grzech, a nie człowieka, to wszystko już się staje takie mniej zagmatwane. Tak jest. Także dziękuję bardzo. Dzięki. Małgosia Burdzy. No ja też tutaj bardzo dziękuję za te myśli cenne zresztą, bo wiem, że Pan Bóg już w tych naszych ostatecznych czasach, jak na wstępie żeś przeczytał, że ta światłość przyszła na świat, a widzimy, że tą światłością, która przyszła na świat, jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I tutaj jest właśnie
w tych dziejach apostolskich, jak przeczytałeś, że każdy, i też nawet ta obietnica, że każdy, kto będzie w Niego wierzył, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne, jest nam zagwarantowane przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I cała Biblia mówi o naszym Zbawicielu, więc no, nic dodać, nic ująć, no, tylko się oprzeć na tej skale, którą nam Amen. Pan Bóg objawił. Dziękuję. Amen, dziękuję. Romek, chciałeś coś powiedzieć? Ja jeszcze chciałem dodać do tego, co Mirek wcześniej mówił, bo Mirek powiedział na ten temat, że Bóg zabiera ochronę i to jest prawda. Ale ja chciałbym to jeszcze rozszerzyć, bo sam Jezus powiedział o takiej uniwersalnej zasadzie, która tak naprawdę odnosi się do wszystkiego. Jezus powiedział tak, to co siejesz, to zbierasz. Czyli ta zasada tego, że jeżeli tak naprawdę chodzi o to, że człowiek otrzymuje konsekwencje swojego działania. Jeżeli człowiek żyje w grzechu, jeżeli sieje zło, to prędzej czy później to do niego wróci. I świat, który niekoniecznie wierzy w Boga, wierzy w taką zasadę na przykład karmy, tak? Że w sumie jest to to samo, co Jezus nauczał, tylko że po prostu inaczej to jest sformułowane, ale funkcjonuje tak samo. Więc dlatego, no, jeżeli Izrael odchodził od Boga, jeżeli Izrael panował w nim grzech, niegodziwość i to wszystko, to prędzej czy później to musiało spaść na nich samych. Więc to tylko tak w gwoli właśnie takiego rozszerzenia tego, co Mirek mówił. Dzięki. Dzięki. Mirek, proszę. No jeszcze dalej idąc tym tropem, to można, jeszcze powiem tak, że na pewno zaobserwowaliście w życiu, w Biblii też to widać, że niekoniecznie musi być tak, że ludzie czynią zło i to wróci na nich to zło. Ale jak się przypatruje, to wszystko, co ludzie, czy ludzkość, czy narody, czy jakieś grupy ludzkie budują, nawet wydawało się, że to jest dobre, ale jest budowane bez Boga, tak to i się na nich zawali kiedyś, tak? Bo on jest bez Boga. No nie ma trwałości, nie ma... Bo wszystko, co jest, można powiedzieć, co jest zrobione bez Boga, to są ludzkie rzeczy. Ludzkie rzeczy są, bo nie wiem, czy jest słowo złe, ale one nie mają trwałości. One są bez planu Bożego, niezwykle są czynione bez woli Boga, czyli bez błogosławieństwa i prędzej czy później się rozlatują. Mało tego, czasami się, można powiedzieć, w przenośni zawalają te budowle ludzkie na samych ludzi, którzy je wybudowali. Także właśnie w Biblii, w naszym życiu to no, powinniśmy być refleksyjni, tak, żebyśmy widzieli, i Bóg na to liczy, tak, że jeśli odsuwamy się od Boga, czy grzech zaczyna nas dzielić, czy ignorujemy Boga, to jeśli zaczyna się dziać zło albo coś jest nie tak, to żebyśmy wyciągali wnioski, nie? I nauczyli się, że nic nie da się bez Boga, nic nie możemy zrobić. Nawet dobre rzeczy, które nam się wydają, robione bez Boga, one i tak, no można nawet powiedzieć, że obrócą się przeciwko nam, że odeszliśmy od Boga, nie? To jest takie... I tak na początku zacząłeś, nie, że to jest straszne. Bóg stworzył cały świat, nas stworzył, świat stworzył tak, żebyśmy byli w nim szczęśliwi. Jest naszym Ojcem. I wiecie, to taka myśl, bo jak się podzielę, jak niektórzy wiedzą, że urodził nam się drugi wnuczek, Karina urodziła, Niklas został ojcem już dwóch chłopców. I przysłali nam taki filmik fajny. Ja chyba Zbyszek, nie wiem, czy to wysyłałem, czy nie. Jak ten mały tam już, nie wiem, tydzień miał i Karina go trzyma tak przed sobą, tak przynajmniej widać, jakby, no, chyba tak na rękach. I on tak się wpatruje, tak wpatruje się w tą mamę, tak patrzy na nią, patrzy. Co to jest? No przecież przez 9 miesięcy oglądał ją od środka, a teraz z zewnątrz, nie? I w tym momencie widać tak następne dni coraz bardziej i bardziej do niej
wiesz, bo słyszę, rozpoznaję uderzenie jej serca, tam jakieś tam tak, że coraz bardziej się przywiązuje i ona się staje wszystkim, cały światem się staje ta matka dla niego i Karina jest szczęśliwa, tak, jest szczęśliwa, że to dziecko się już teraz to już ma ponad miesiąc, już się zaczyna uśmiechać do niej, reaguje fajnie i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Wyobraźcie sobie, my jesteśmy wszyscy dziećmi Boga. Jaki smutek byłby w rodzicach, przyniosę na ten przykład tej mojej córy Kariny, kiedy to dziecko w tym momencie, jak ona pomału, pomału rozpoznaje matkę i się do niej przywiązuje, się do niej uśmiecha, jest całym życiem, dziecko zaczyna patrzeć, nie rozpoznaje swojego rodzica, reaguje płaczem, krzykiem, odwraca się, ucieka. Wyobraźcie sobie, jaki ból by stworzyło takie dziecko rodzicowi? Jaki straszny ból takiej matce? Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo my ludzie się tak zachowujemy w stosunku do Boga. To tak zacząłeś, do swojej własności przyszedł, a oni go nie przyjęli, nie rozpoznali. Tyłem się odwrócili do niego, ukrzyżowali go. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak strasznie... Jak strasznie ranią, jak strasznie ojca ranią, rzeczywiście. Dzięki. Okej, okay, dzięki. Iwonka czy Piotruś, nie wiem, kto tam, który z was. Iwonki nie ma. A, to ty jesteś. Ja chciałem wrócić do postaci samego Namana jeszcze. Jakim człowiekiem był Naman? Jaki był jego charakter? Bo tak czytając o nim, no w sumie w Słowie Bożym mamy tylko tutaj historię, gdzie jest on wspomniany. I nie ma tutaj tak praktycznie żadnej jakiejś wielkiej złej rzeczy o nim napisanego, oprócz tego momentu, kiedy on pałał tym gniewem, kiedy ten Elizeusz nawet nie wyszedł do niego, tak, nie raczył, tak. Tylko wysłał służącego swojego z jakimś tam poleceniem. Idź, obmyj się w tej brudnej rzece, jak mówisz. Faktycznie ten Jordan ma dużo do życzenia, przynajmniej obecnie. Nie wiemy, jak on wyglądał kiedyś, no ale skoro Naman stwierdził, że u nich są dużo lepsze rzeki, więc już wtedy ten Jordan musiał płynąć i nie wyglądać zbyt dobrze. Ale jakim człowiekiem był Naman? Z tego, co ja tutaj tak patrzę, miał poważanie u swojego króla. Dlaczego? Tak jak zauważyłeś, bo Pan dał mu zwycięstwo. Dlaczego Pan dał mu zwycięstwo? No, nie wybrał sobie pierwszego lepszego. Naman nie był jedynym dowódcą w wojsku syryjskim, ale to jemu dał zwycięstwo i jego wywyższył w tym królestwie u jego króla. Bo Naman był dobrym człowiekiem. Na to wygląda. Mówi nam na przykład to zdarzenie, że kiedy ta dziewczynka znalazła się u niego w domu, w rodzinie, ona miała odwagę w ogóle się odezwać z jakąś radą, czy nawet tylko stwierdzeniem, że gdyby coś, gdyby tam nie było relacji, gdyby ona nie była traktowana odpowiednio, to ona by chodziła ze spuszczoną głową, szorowałaby podłogę lub podawała do stołu lub cokolwiek innego, co jej kazali. A ona się czuła w tym domu jak w rodzinie. Ona się czuła w tym domu jak u siebie praktycznie. Pomimo tego, że to on właśnie najechał jej kraj i jak mówiłeś, zabił jej rodzinę. Była na tyle mała, że może nie grało to aż takiej wielkiej roli. Dzieci szybko zapominają. Ale w tym domu odnalazła swój drugi dom. Dlatego ona wyszła z taką radą, że gdyby tam pojechał, to on ten problem by go uzdrowił. Pamiętała to, więc także nie była aż tak mała, żeby niczego nie pamiętać, że jest jakiś problem u niej w kraju, prawda? Druga rzecz, która wskazuje nam na to, że Naman był dobrym człowiekiem, do którego można było podejść bez strachu, że ci głowę utnie, tak? No bo w tamtych regionach, w tamtych czasach jednak ktoś, kto miał władzę, mógł wszystko nad niższym. Mógł go zabić i nic mu za to nic nie zrobili. Tak. W jaki sposób zwrócili się do niego jego ludzie, kiedy on już zapłonął tym gniewem na Elizeusza i chciał zostawić to wszystko i wyjść? Oni powiedzieli do niego ojcze. No nie mówi się do tyrana ojcze. Oni go namówili. Nie bali się też odezwać do niego. Zrób to, nie wyjdzie to nie wyjdzie, ale zrób to. Pomniejszą rzecz byś zrobił, gdyby coś tam. A tutaj chodzi o twoje życie. Oni chcieli, żeby on przeżył. Oni sobie zdawali sprawę, że gdyby jego zabrakło, potrafiliby gdzieś, gdzie byłoby im naprawdę źle. Być może do jakiegoś innego pana, czy coś takiego. No. Także widać i po tej dziewczynce, i po tych jego sługach, bo on zabrał ich ze swojego domu, oprócz tych żołnierzy, którzy z nim pojechali. Oni traktowali go naprawdę jak ojca. Prawda? Tak, tak. Jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłem, to już ostatnie co powiem, to sprawa, z którą zwrócił się Naman do Elizeusza z prośbą o to, że kiedy będzie wchodził do
do świątyni, tego Rimona, tak? I tam będzie musiał się kłaniać i tak dalej, bo przy okazji, kiedy trzyma swego pana. Jaką odpowiedź dał mu Elizeusz? Bardzo polityczną odpowiedź. On mu nie powiedział, że tak, że pan ci to wybaczy. Nie powiedział, że pan ci wybaczy. Bo wchodząc do obcej świątyni jednak i uczestniczyć w jakichś rytuałach, raczej nie powinien. Nikt, kto nie wierzy w to, a ma swojego Boga już, którego naprawdę wierzy. Nie powinno go tam być. Ale on nie nałożył na niego tego jarzma. Zostawił to Namanowi, żeby po latach on sam doszedł do tego, że on tam nie powinien wchodzić. Tak? To tak samo jak apostołowie. Bo zróbcie to, to i to, jak była ta sprawa z obrzeską. I podejmowali decyzję. Nie nałożyli na nich innych ciężarów, prócz tego, tego i tego. To róbcie, a reszta potem miała sama przyjść. Im więcej wiary, im więcej od mleka, jak się przychodzi do innych pokarmów, jak to się mówi, to i wiedza rośnie i sami ludzie podejmują decyzje. Nikt nikomu nie narzucał na siłę. Jezus nikomu nie wciskał też na siłę tego, co głosił. On tylko mówił, przyjmiesz lub nie. I tutaj ja widzę właśnie Elizeusza, który nie nakłada na niego tego jarzma, tylko idź w pokoju. Naman zrozumiał, że może tam wejść, może się pokłonić w stronę tego obcego Boga, bo trzymał swego króla. No na etapie ludzi, którzy naprawdę wierzą, nie weszlibyśmy i nie uklęknęli w innej świątyni. Królestwo Jezusa zasadza się na dobrowolnym wyborze. Jak stoczyła się walka w niebie, 12 rozdział objawienia mówi o tym, to tam jest użyte słowo polemos. To nie była walka, wojna, gdzie wykopali szatana, tylko to była polemika. I w pewnym momencie szatan już nie miał posłuchu w niebie i nie było dla niego już miejsca. I tak samo tutaj. Naaman ma wybór, bo Królestwo Boże polega na tym, że każdy korzysta ze swojej wolności. Natomiast Królestwo Diabła to jest narzucanie swojej woli innym. Okej. Okay. Jeszcze Małgosia, chciałaś coś powiedzieć? I będziemy kończyli powoli. No ja tutaj też chciałabym zwrócić pewną uwagę. Tutaj co zacytowałeś w Dziejach Apostolskich, gdy tutaj właśnie byli w tym więzieniu i ten zapytał się, co mam czynić, abym był zbawiony, bo był tak zatrwożony, nie? A on im odpowiedział, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. I tu właśnie ten cały, to jest całe sedno każdego człowieka, że ta wiara w tę jedyną nadzieję, jaką jest nasz Pan Jezus Chrystus. I to jest gwarancją dla każdego człowieka. Dzisiaj, bo świat jakby nie było, to jest już objawione, to całe nasze, ten plan zbawienia, który się dokonał. No i tu, jak tak wcześniej żeś wspomniałeś, te doktryny, to wszystko, to zanim ja pójdę do chrztu, to muszę to, te wszystkie poznać, zasady, ale to faktycznie to się jakoś mija, też jakoś wcześniej mi się to tak gdzieś kotłowało. Mija się dla mnie to z celem. Bóg zna serce i nasze porywy serca, żeby uwierzyć właśnie w Chrystusa, że to jest ta gwarancja nasza, pewna i prawdziwa. Dziękuję. Dzięki bardzo. Słuchajcie, ja się pomodlę teraz na zakończenie tego wszystkiego, potem zaśpiewamy jeszcze, jak Piotruś ma jakąś jedną czy dwie pieśni i zakończymy o przyzwoitej porze. Cieszę się, że w czasie gdzieś tam się zmieściłem, ale teraz pomodlę się. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość, za to, że objawiasz nam siebie, że każdego dnia pokazujesz coś nowego i kolejną nową cząstkę Ciebie możemy zobaczyć, dostrzec, cechę Twojego charakteru, a dzięki temu przemieniasz nas, pokazujesz nam coś, co jest piękne i my możemy to wybrać. Dziękuję Ci jeszcze raz za Twoje słowo, za Twoje prowadzenie w imieniu Jezusa. Amen.